To była gala w iście hollywoodzkim stylu. Czerwony dywan, Oscary, wspaniałe stroje i szampańskie nastroje. Po prostu dziękuję, że jesteście tutaj, bo to jest właśnie podsumowanie tego, że to, co robię, ma sens. Okazja była bowiem wyjątkowa. Wielkie otwarcie Kina Radość. Legendarny Kosmos odzyskuje swoją dawną świetność, lecz w nowej odsłonie. To jedyne takie kino w Polsce, które zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami. Otwarte, czekamy na kolejnych gości. Legendarne kino, moje kino, bo pracowałem tutaj 54 lata temu. I cieszę się, że odzyskuje swój blask, blask radości, uciechy. Pracowałem 9 lat w zupełnie innym miejscu i prawdę mówiąc nawet nie śniłem o tym, że będę pracował w kinie Radość. Nie, jakby ktoś mi powiedział, to bym nie uwierzył tego jakiś czas temu, jakby ktoś mi powiedział, że będę tutaj, gdzie jestem. Jestem bardzo zadowolony, mam wrażenie, że dzięki temu rozwijam się osobiście, jak i zawodowo. Trochę tego starego kina zostawiliśmy tak w tych holach, nie? Tak żeby nie wszystko zmieniać, żeby ludzie, którzy będą tutaj przychodzić, mieli takie wspomnienie tego kina Kosmos, ale już wchodzili w tą nowe wnętrza i w nowe sale, już kina Radość i żeby się to przeplatało, to stare z nowym i budziło różne wspomnienia. Cały czas kontakt z mediami społecznościowymi, Facebook, strona internetowa www.kinoradość.pl, Instagram, TikTok, to wszystko u nas jest już zapoczątkowane. Goście wydarzenia mieli okazję zobaczyć ogólnopolską premierę filmu nominowanego do Nagrody Złote Lwy Święto Ognia, a także wysłuchać reżyserki filmu podczas spotkania autorskiego. Osoby z niepełnosprawnościami, czy też jak lubię to nazywać osoby niezwykłe, powinny razem z nami współistnieć w tkance miasta, w tkance kultury i taki pomysł, żeby one prowadziły kino, sprzedawały bilety, popcorn i po prostu były częścią tej całej przygody, jaką jest kino, to jest, uważam, to byłaby fantastyczna sytuacja dla zwiększenia frekwencji w kinach w całej Polsce. Nowy projekt wymagał od całej ekipy Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy wiele pracy i poświęceń. Jednak jak każde podejmowane przez nich działanie, to również okazało się wielkim sukcesem. Początek, jak dowiedziałam się, że będziemy realizować projekt Kino Radość, to nie było tak ekscytujące, jak jest teraz. Od razu pomyślałam, że no to będzie bardzo dużo kosztowało cały ten remont i czy będzie nas stać na to. To były różne firmy, ale też i ludzie, którzy kupowali od nas fotele, te, które legendarne z kina Kosmos jeszcze, oni nas wspierali też. Nasza praca taka, w jaki sposób środki, które gdzieś wchodzą do nas, jak możemy je zagospodarować na te działania. Tak się właśnie składa, że już drugie kino, aczkolwiek tam to było w zupełnie innych okolicznościach i jako instytucja publiczna. Dziś jako Stowarzyszenie Radość mamy to szczęście wprowadzić publiczność do pięknej nowej sali widowiskowej. Ja się bardzo cieszę, że nasze marzenie się spełniło i pomimo różnych kłopotów i problemów jest ten wreszcie dzisiaj szczęśliwy dla nas dzień. Dzień otwarcia. Nowym klientom życzyć miłego oglądania tu, żeby jak najchętniej, frekwencji jak największej, co by w sumie przychodzili. No i wszystkiego najlepszego. Radość, z dużą radością otwiera Kino Radość. Cieszymy się bardzo, że 11 niepełnosprawnych będzie tutaj miało pracę, będzie mogło się aktywizować. To naprawdę cenna inicjatywa. Bardzo się cieszę, bo to Stowarzyszenie Radość już kilkakrotnie pokazało, że stać ich, aby zrobić coś pożytecznego dla osób z niepełnosprawnością. Wiemy, że różne usługi świadczone są przez nich, więc tylko wielkie, wielkie gratulacje, że w dniu dzisiejszym mogę uczestniczyć w otwarciu tego kina. Myślę, że to otwarcie dzisiaj Kina Radość przez stowarzyszenie będzie też pięknie się rozwijało i będzie zawsze wielu widzów w czasie seansów i wielu ciekawych filmów. Stowarzyszenie Radość dało się już wielokrotnie poznać ze wspaniałych inicjatyw, oczywiście z pierwszoplanowymi osobami niepełnosprawnymi, bo wszystko co robią to oczywiście czynią dla dobra tych osób. Pamiętam ten budynek oczywiście jeszcze w starej odsłonie. Ma piękną historię, długą historię, natomiast ta odsłona cieszy niezmiernie, tchnie nowego ducha, no i daje nadzieję na przyszłość, że ten budynek będzie służył ludziom i wprowadzał do społeczeństwa osoby, które no nie zawsze mają na to szansę. Jesteśmy zadowoleni z tego, że to faktycznie poszło w kierunku kina, że mamy w Dębicy kino z prawdziwego zakorzenia, a że to ma stowarzyszenie, będą mieć tutaj osoby niepełnosprawne zatrudnienie, będą obsługiwać te kina. Wspaniała rzecz dla naszego powiatu. Wspaniałe, jest to ogromne wydarzenie. Ja myślę, że nie tylko dla Stowarzyszenia Radość, ale dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Wspaniała akustyka, wspaniałe kino. Na pewno będziemy się spotykać. Nie był to łatwy projekt. Działo się wiele różnych historii, które w różny sposób było dla nas wręcz czasami niemożliwe, natomiast stało się to, że jest otwarte. Zapraszam wszystkich mieszkańców Dębicy, okolic do naszego kina. Wieczór uświetniła muzyka, była również prezentacja filmu o kinie Radość i poczęstunek. W obiekcie działa bowiem kafejka. Uruchomiono także internetowy system sprzedaży biletów. I mam nadzieję, że podoba Wam się ta gala u mnie, bo scenariusz zrobiłam też ja, nie? Przede wszystkim!